Witajcie! Dzisiaj coś z naszego podwórka, czyli Sikor M20. Może to nie jest jakaś nowość na rynku, ale w naszym salonie już tak. A jeśli chodzi o nowość, to na końcu będzie o nowości, a może o przecieku, a może o jedno i drugie. Także jedziemy! Warszawa M20. Może króciutko o samej marce. Marka Sikor w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie, co jak łatwo policzyć, powstała w 2012 roku. Marka mocno nawiązuje do polskiej motoryzacji, którą mieliśmy jakże bogatą. Czesi potrafią mieć swoją Skodę, a my? Może zamiast Fabii, Octavii, które można spotkać na każdym skrzyżowaniu, mogłyby jeździć teraz nowoczesne 125P czy Polonezy. No ale dobra, bo odbiegam od tematu. Kolekcje, jakie ma w swoim portfolio marka Sikor, to Mistral, Syrena Sport, 125P Acropolis, Syrena 200, M20, o której dzisiaj będzie nieco więcej. Jest też Nurek, czyli linia Garfish, polskiego belona, ryba między innymi zamieszkująca wody naszego morza. Oraz linia Spark. Jest to zegarek lotniczy nawiązujący do samolotu szkolno-bojowego TS-11 Iskra. Dobra, ale przejdźmy do naszego bohatera. Oczywiście M20 swoim wyglądem nawiązuje do pierwszego polskiego samochodu wyprodukowanego po II wojnie światowej. Była to właśnie Warszawa. Koperta została wykonana ze stali szlachetnej, wyszczotkowana w dwóch kierunkach, co podkreśla, że nie jest jedną całością. No, widać to dokładnie tutaj. Bezel jest zmontowany na wcisk, tak samo jak szkło, które w tym modelu jest oczywiście szafirowe, z wewnętrzną powłoką antyrefleksyjną. Dlaczego wspomniałem o wciskanym szkle? Ano dlatego, że ten elegancki srebrny pierścień, który widać na szkle, nie powstał, by jedynie zdobić, a powstał, bo tego wymagała sytuacja. Mianowicie w początkowych modelach szkło było wklejane, dlatego ona powstała. Później zmieniono rodzaj mocowania szkła, jak i bezela, a elegancki ring pozostał. Jak to mówią, potrzeba matką wynalazków. Pod szkłem znajduje się tarcza, która iście przypomina prędkościomierz z auta Warszawy. Dwie śruby na środku i no właśnie to, co najbardziej rzuca się w oczy. Datownik, który w tym przypadku imituje przebyte kilometry w wynalazku, jakim jest samochód. Tutaj dzień miesiąca wskazuje tylko cyfra ostatnia, ta na czerwonym tle. Pozostałe cztery, czyli 1951, upamiętniają rok, w którym z taśmy produkcyjnej zjechała pierwsza Warszawa. Dla zainteresowanych było to 6 listopada. Jak widać, umiejscowienie datownika nie jest do końca naturalne. By wpasować go tak ładnie w licznik kilometrów, każdy mechanizm ma przerabianą tarczę datownika, tak by w każdym detalu przełożyć wspomniany prędkościomierz na nasz nadgarstek. Pod datownikiem dumny napis wyprodukowany w Polsce. Jakże mi się to podoba. A jak już mowa o przerabianiu mechanizmu, to właściwie jaki mechanizm trzeba przerobić? Jest nim Sigul ST2130, który jest klonem szwajcarskiej ETY 2824-2, która początkowo miała pracować w tym modelu, ale polityka pewnej firmy na to nie pozwoliła. Nie będziemy się tu nad tym rozwodzić, choć zawsze jak gdzieś wplata się polityka, to są same szkody. No ale! Mechanizm jest na 26 kamieniach z rezerwą chodu około 42 godziny. Nakręcany automatycznie z możliwością dokręcenia. Jak zapytacie, skąd jest Sigul? Tak, jest z Chin. Niektóre części do niemieckiego Mercedesa też produkują w Chinach. Nie wszystko z Chin nadaje się wiadomo gdzie. Testowano go w innym modelu i byli z niego bardzo zadowoleni. Co za tym idzie, w modelu M20 też nie sprawia kłopotów. Dla wielbicieli ETY można go bez problemu przeszczepić. Wskazówki są wypełnione lumą szwajcarskiej firmy Tritec. W modelach M20-01, M20-02 nakładana jest luma żółta, natomiast w modelu M20-04 w kolorze białym. Jeśli chodzi o lumę, jest ona też nałożona na indeksy w postaci kropek. W modelach M20-01, M20-02 jest czarno-szara, w modelu 20-04 jest to luma biała. Wariacje kolorystyczne oczywiście powodują, że odczyt jest gorszy niż z klasycznej zielonej, ale idealnie pasuje do projektu i dość długo świeci. Słabo, ale długo. Co jest jeszcze nietypowe w tym czasomierzu? Ano koronka.
a konkretnie jej umiejscowienie, nie jest idealnie na godzinie 3. Według producentów jest wygodniejsza w użytkowaniu. Jak dla mnie jest ok. Na pewno lepiej niż jakby miała być po drugiej stronie. Ozdobiona została logo FSO oraz imitacją bieżnika opony. Oj, jak mnie jarają takie drobne szczegóły. Dekiel w tym zegarku jest zakręcany. Tu widzimy miejsce na klucz. Jest duże logo FSO, logo Warszawy, logo Sikora. Informacje o rodzaju szkła, wodoszczelność, informacje o materiale wykonania oraz dumny napis wyprodukowano w Polsce, numer zegarka, jak i model. Jak widzimy, wodoszczelność wynosi 100 metrów, czyli zegarek nadaje się do pływania. Na szczęście producent przewidział, by nie wchodzić do wody tej eleganckiej skórze, bo długo nie posłuży. I dodano drugi pasek silikonowy, który idealnie sprawdzi się w kontakcie z wodą. Oba paski mają brandowaną sprzączkę, jak i szlufkę. Kolejna rzecz, którą bardzo lubię, to ciekawe pudełko. Wiem, że pudełka się nie nosi, ale jakoś mam słabość do fajnych pudełek. Tutaj mamy metalową skrzyneczkę z tak zwaną tabliczką znamionową, logo marki oraz FSO. Wypełniono ją gąbką, w której znajdziemy drugi pasek, papierologię, narzędzia do wymiany paska, no i oczywiście zegarek. No i takie fajne logo tutaj w rogu. No to może jeszcze go pomieszmy i poważmy. Zegarek jest bardzo lekki, jego waga to zaledwie 98 gram. Szerokość koperty 41,8 mm. Wysokość koperty 11,5. Szerokość paska 22 mm. A jeśli chodzi o ciekawostko przeciek, to zegarek M20 zostanie wyprodukowany w jeszcze jednej wersji kolorystycznej i zostanie wyprodukowany tylko jeden do wylicytowania na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku. Zegarek będzie tylko jeden. Tylko jeden. Także licytujcie. Na ten moment tylko tyle informacji, bo albo producent jeszcze nie ma, albo nie chce się podzielić, choć nie sądzę, bo to dość sympatyczni ludzie. Zegarek na ten moment kosztuje 1799 zł na półce. Wiadomo, dla naszych klientów cena będzie lepsza. Znajdziecie link w opisie i zachęcam do komentowania. Dajcie znać, jak Wam się podoba ten unikatowy datownik. Koronka nie w tym miejscu, w którym powinna być. I oczywiście to pudełko, którym ja się tak jaram. Czekam na komentarze. Nie zapomnijcie dać łapki w górę. Jak ktoś jeszcze nie zasubował, to też zachęcam. I do zobaczenia w następnych produkcjach. Trzymajcie się. Cześć.